się dowiadywać, będą ciekawi tego. Bo... No to jest ciekawe. Widzi pani, bo człowiek to jest taka istota, tak jest ta forma ludzka, to ciało ludzkie, umysł i mózg wyposażone, że my mamy tą tendencję, żeby naturalny sposób dociekać. Mhm. Prawda? Bo gdy człowiek zawsze naturalny sposób pytać, a jest ciekawy, a co się stanie ze mną po śmierci? A dlaczego ja tutaj jestem? Dlaczego cierpię? Dlaczego są choroby? Dlaczego jest starość? Prawda? Dlaczego są różne zjawiska, które na przykład jak tsunami, czy wojny, czy jakieś plagi, prawda? Dlaczego nas spotyka? O co chodzi to, mhm. wszystko? Co tu jest grane, prawda? Mhm. I to są dobre pytania, bardzo dobre pytania. Tak naprawdę te pytania stanowią o tym, że ktoś wykorzystuje ludzkie życie. Bo życie ludzkie właśnie polega na tym, żeby dążyć do samorealizacji. Jak mówią starożytne Wedy, jest taki fajny aforyzm, a tato Brahma Jijnasa, który mówi, nastał czas, by dociekać prawdy absolutnej. Że jak mamy ludzkie życie, to powinniśmy dociekać. Powinniśmy się pytać, powinniśmy zadać pytania, powinniśmy być ciekawi, powinniśmy starać się... Szukajcie, a znajdziecie, prawda? Szukać tej wiedzy, prawda? Dążyć do tej wiedzy. Dogadywać się, dlaczego jest tak, a nie tak. Starać się zrozumieć, prawda? Starać się logicznie to wszystko sobie poukładać. To tak jak małe dzieci, o wszystko się pytają. Dokładnie. Bo chcą uzyskać tą odpowiedź, dlaczego jest tak, a nie tak. Tak pani słusznie zauważyła, już od dzieciństwa mamy tą tendencję, prawda? Nieraz potem gdzieś to tak na nieszczęście zanika, nieraz, właśnie, nieraz. Chciałam powiedzieć. I to jest moim zdaniem niefortunna sytuacja, bo czym starsze mamy ciało, czym większe mamy możliwości, bo wiadomo, że ciało rośnie, nasz umysł jest coraz sprawniejszy, nasz mózg jest coraz sprawniejszy, inteligencja jest coraz sprawniejsza i powinniśmy to wykorzystywać do rozwoju, do samorealizacji, bo często ludzie nie wiedzą nawet, do czego to służy. I na przykład wykorzystuje się na przykład mózg czy umysł do tego, żeby wydaleć jakąś broń, która zniszczy całą tę planetę. Po co? To jest nieporozumienie tak naprawdę. To jest dobrze, że ludzie wykorzystują zdolności intelektualne, umysł, ale chodzi o to, żeby to odpowiednio ukierunkować, że my ludzie możemy to ukierunkować na rzeczy pozytywne, prawda? Żeby się rozwijać, żeby sobie jak gdyby lepiej nam się żyło, a nie gorzej. A nie, żeby zatruwać środowisko, prawda? No, nie będę teraz temat włożył, ale... Temat rzeka tak naprawdę. Temat rzeka, jak najbardziej. Było duże zainteresowanie, jeżeli chodzi o poprzednie warsztaty, tego 28 kwietnia, tak? Było dużo osób, dużo pytań, tak? To już chyba wspomniałem o tym, ale dużo pytań, że nawet musieliśmy to spotkanie prawie o godzinę przedłużyć. Musiałem potem się tłumaczyć w portierni, że wydaliśmy salę na pewien okres czasu. No i też przed tymi spotkaniami także zawsze jest medytacja. O tym chciałem też wspomnieć, że czy to są wykłady o reinkarnacji, czy jak za miesiąc będziemy planować taki cykl spotkań o jodze, to zawsze też towarzyszy temu zaproszenie do medytacji, żeby troszkę się wyciszyć, żeby się zrelaksować na samym początku i wtedy lepiej tą wiedzę chłonąć. Czy na takie warsztaty przychodzą osoby, które tak naprawdę nie mają nic wspólnego z medytacją, z jogą, czy wręcz odwrotnie, przeważają osoby, które na co dzień się tym interesują, zgłębiają wiedzę? Powiem pani, że rzeczywiście przychodzą osoby, które już widać po pytaniach, prawda, że one już coś na ten temat dowiadywały się, że próbowały, że jeszcze szukają te osoby, że już coś czytały, że mają jakąś wiedzę. I przychodzą też osoby, które tak naprawdę z pytań by wynikało, że może to jest pierwszy raz, może dopiero ich to zaciekawiło, może zobaczyli plakat, czy przeczytali w internecie i jakoś tak ich zaciekawiło, chcieliby się dowiedzieć, jakąś taką podstawę wiedzy zdobyć. Czyli tak naprawdę jest to, wachlarz jest bardzo zróżnicowany. Pół na pół jest, tak? Można powiedzieć, że pół na pół. Młodzi, starsi, prawda, osoby, które już jak gdyby, powiedzmy tak, siedzą w tym temacie do pewnego stopnia, już ich to interesuje i chcieliby jakby trochę pogłębić tą wiedzę, jeszcze poszerzyć horyzonty. To też osoby, które chcą w ogóle czegoś się dowiedzieć. A przeważają osoby młodsze, starsze? No zawsze niestety przeważają studenci. Reinkarnacji. Zawsze przeważają studenci. Ale nie chciałbym powiedzieć, że to jest reguła, bo przychodzą osoby naprawdę w podeszłym wieku. Są to osoby też zupełnie niezwiązane ze studiami. Ale jakby tak robić statystyczne dane, to większość zawsze będą studenci. No studenci są ciekawi po prostu wszystkiego, no tak. W takim razie zapraszamy wszystkich zainteresowanych reinkarnacją, tak którzy wiedzą coś na ten temat lub nie wiedzą. Zapraszamy na warsztaty, które odbędą się... Proszę przypomnieć. Tak. Już jutro o godzinie 18 w sali NOT, w sali 118 na ulicy Winiawskiego 569. Zapraszam serdecznie. Ulica Winiawskiego, budynek NOT. Zapraszamy serdecznie. Jutro warsztaty na temat reinkarnacji. Jeżeli jesteście ciekawi, a myślę, że warto się wybrać, tak, warto ja zgłębić tak swoją wiedzę. Tak jak pan tutaj Paweł powiedział, że trzeba pytać, tak? Tak, szukajcie, a znajdziecie. Szukajcie, a znajdziecie. I też kto pyta, nie błądzi, tak? Na pytanie, no tak, właśnie, jest. Proszę bardzo. Mądrości ile... Tak, tutaj sypiemy mądrościami. Bardzo panie Pawle, dziękuję. Dziękuję za to, że tutaj przyszedł pan i zaprosił na warsztaty. Mam nadzieję, kiedy będą kolejne organizowane? Już coś wiadomo? Tak, planujemy koniec maja albo początek czerwca, ale będą dotyczyły jogi.
O, to też ciekawe. Bardzo ciekawe. To też ciekawe, tym bardziej, że joga też jest na czasie. Jest dużo osób, które ćwiczy jogę, to tak? Prawda. I to ja prawda, też kiedyś próbowałam, ale byłam na tym etapie takim podstawowym i muszę powiedzieć, że nie widziałam siebie dalej. Bardzo ciekawe, naprawdę, także też polecam, ale to jeszcze będziemy o tym informować. Oczywiście, że tak. Drodzy Państwo, ja bardzo dziękuję też za uwagę. Dzisiaj widzimy się jutro o godzinie 18:00. Bądźcie z nami. Natomiast w imieniu Marcina Sawaty zapraszam na poranek w telewizji ONTV już o godzinie 9:00 rano. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia. Do jutra.